Olsztynia ze Szczecina. Ze Szczecina, tak. Kuber, co się stało, że dzisiaj nie grasz? To tak specjalnie w tym ostatnim meczu te karteczki. Nie no, szkoda. Zawsze się, piłkarz chce grać jak najwięcej ilość minut. No, złapałem te cztery kartki. Na pewno tego nie planowałem i chciałbym wyjść na dzisiejszy mecz, ale niestety nie mogę. Hubert, jesteś ze Szczecina, prawie wychowanek Pogoni, bo zaczynałeś w Salosie. Co możesz nam powiedzieć o klubie, który dzisiaj gościmy w Legnicy? No, na pewno się rozwinął poprzez te ostatnie lata i wiele się zmieniło, zaczynając od stadionu, który jest widoczny na tej mapie Polski w Ekstraklasie i no, bardzo dobrze to wygląda. Z roku na rok coraz lepiej to wyglądało, odkąd ja byłem. Więc no, ten klub się rozwija i nie przypadek, że w ostatnich sezonach Dybuch zajęliśmy trzecie miejsce. Poprowadzić zespół? Tak, na pewno, żebyśmy uważali na skrzydła przeciwnika. Też nie chcę za dużo mówić, bo to jednak jest jakby praca trenera, ale tak jak mówiłem, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i odprawy były codziennie po kilkanaście minut, więc troszeczkę inna forma niż to było wcześniej. Ale też to jest spowodowane tym, że trener jest krótko z nami i musi nadrobić, jakby nie że zaległości, ale nadrobić ten swój czas, który nie był z nami na obozie. Startujemy, odbieramy, stay together guys, we start. Today we need to be the smarter team, the smarter, okay? Avoid stupid mistake, avoid stupid yellow card, we can win. We need to use every Pogoni mistake, okay? Remember about transition, remember about defense, it's very important. Defense work, everybody need to work, okay? And be together. Come on boys, as a team, come on! Dawaj.